Rok 2020 dobiega końca. Był to trudny czas dla wszystkich, jednak jako jednostka, pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, zawsze docieraliśmy do miejsca zdarzeń, niosąc przy tym pomoc potrzebującym. W mijającym roku do akcji wyjechaliśmy aż 55 razy. 13 razy do pożarów, a 42-krotnie były to zagrożenia miejscowe. Największym wyzwaniem dla naszych strażaków było spotkanie z żywiołem pod koniec czerwca, kiedy po oberwaniu chmury nad naszą i pobliskimi miejscowościami walka z wodą oraz skutkami jej przejścia trwała kilka dni. W tym okresie do podziału bojowego został wprowadzony nasz drugi samochód, Gazela z napędem 4x4, idealnie nadająca się na nasze tereny. W roku 2020 stworzyliśmy również piosenkę, która bardzo szybko zyskała popularność na Facebooku, a na platformie YouTube do dnia dzisiejszego nazbierała aż 115 tysięcy wyświetleń. Razem z druhami uczestniczyliśmy również w akcji Gashin Challenge, w której promowaliśmy zbiórkę pieniędzy dla dzieci walczących z SMA. Pod koniec roku, po zbiórce pieniędzy z kalendarzy, udaliśmy się do Przemyskiego Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego Betania, przekazując część zebranych pieniędzy właśnie im. W nowym roku życzymy dużo szczęścia, zdrowia oraz zachowania od pożarów.